wiele psalmów pomaga nam modlić się do Boga. Ich słowa pobudzają nasze serca do skoncentrowania się na wielkości naszego Boga, na Jego wspaniałości, na Jego niezrównanym majestacie. I to jest jeden z takich psalmów, który myślę, czytając takim modlitewnym sercem, pomaga nam uniżyć się przed Bogiem i wywyższyć naszego dobrego Boga. Psalm 36, od 5 do 10 wiersza. Jahwe, Twoje miłosierdzie sięga niebios. Twoja wierność aż do obłoków. Od 6 w takim razie. No właśnie, to są kwestia numeracji. W Biblii Gdańskiej, w tej nowej, jest troszkę inna numeracja na przykład niż w Brytyjce. Także jeszcze raz zaczynamy. Psalm 36, albo od 5, albo od 6 wiersza. Teraz przy tych nowych wydaniach Biblii będziemy mieli czasami drobne rozbieżności, więc trzeba przebiegać oczyma po tekście. Jahwe, Twoje miłosierdzie sięga niebios, Twoja wierność aż do obłoków, Twoja sprawiedliwość jak najwyższe góry, Twoje wyroki jak ogromna głębia. Ty, Jahwe, zachowujesz przy życiu ludzi i zwierzęta. Jak cenne jest Twoje miłosierdzie, Boże. Dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu Twoich skrzydeł. Nasycą się obfitością Twego domu. Napoisz ich strumieniem Twoich rozkoszy. U Ciebie bowiem jest źródło życia. W Twojej światłości ujrzymy światłość. Roztocz Twe miłosierdzie nad tymi, którzy Cię znają, a Twoją sprawiedliwość nad ludźmi prawego serca. Zobaczcie, jak wiele cech Bożego charakteru jest wywyższonych w tym psalmie. Psalmista rozmyśla o tym, jaki jest Bóg. Mówi o Jego miłosierdziu. Miłosierdzie jest stosunkiem Boga do naszych upadków, naszych grzechów. Miłosierdzie Boże pozwala nam zbliżyć się do Niego, mimo że nie jesteśmy tego godni. Mimo że przychodzimy w stanie, który gdyby nie Jego miłosierdzie, uniemożliwiałby nam relację z Bogiem. Ale miłosierdzie Boże mówi o Jego przebaczeniu. Mówi o Jego gotowości, by wybaczyć nam nasze winy, by oczyścić nas z naszych grzechów. Psalmista mówi o wierności Boga. Jakże to cenna cecha Boga. Wyobraźcie sobie takiego Boga, który jednego dnia coś mówi, a drugiego jednak dochodzi do wniosku, że nie, to nie tak, zapędziłem się. I wycofuje się z tego, co powiedział. Wyobraźcie sobie takiego Boga, który nie wiadomo, w jakim dzisiaj jest nastroju. Wczoraj był zadowolony, ale dzisiaj może być cały rozzłoszczony. Wczoraj obiecywał dobre rzeczy, ale dzisiaj grozi z nieba. Wyobraźcie sobie Boga, na którego słowie nie można polegać, nie można się oprzeć. Który mówi tak jak człowiek, który czasami ma dobre intencje i mówi, będę o tej godzinie,
zrobię to, ale później zapomina. Albo coś mu wypadnie i nie jest w stanie tego zrobić. Ale nie tak jest z naszym Bogiem. Kiedy Bóg coś obiecuje, to dochowuje obietnicy. Kiedy grozi, również jest wierny temu, co powiedział. Zarówno jego dobre obietnice, jak i jego groźby są pewne. Całe jego słowo jest wiarygodne, dlatego że Bóg jest wiarygodny. On jest wierny. Psalmista wywyższa Bożą sprawiedliwość. Pomyślmy, jak dobrze mieć sprawiedliwego Boga. Dzisiaj słyszymy o tych ludziach, którzy zostali skazani na 20 lat więzienia i po 20 latach odkrywają się nowe fakty, albo tak naprawdę ktoś kiedyś nie zadał sobie trudu, żeby zbadać wszystkie fakty. I okazuje się, że niewinny człowiek siedział 20 lat w więzieniu. Ileż takich sytuacji na ziemi, gdzie niesprawiedliwi sędziowie albo lekkomyślni sędziowie albo tacy sędziowie, którzy oczekiwali jakiejś łapówki, jakiejś korzyści, albo ktoś inny dał im łapówkę i wydali niesprawiedliwe, niesłuszne wyroki. Wyobraźcie sobie takiego Boga, przekupnego, Boga lekkomyślnego w Jego decyzjach. Jak wyglądałby ten świat, jak wyglądałoby nasze życie? Jaką mielibyśmy przed sobą przyszłość, gdybyśmy z takim Bogiem mieli do czynienia? Ale my mamy do czynienia ze sprawiedliwym Bogiem. Są rzeczy na tym świecie, gdzie my mówimy, coś jest nie tak z Bogiem, coś jest nie tak z Bożą sprawiedliwością. Wielu ludzi, patrząc na zło, patrząc na niesprawiedliwość, patrząc na krzywdę, patrząc na cierpienie, poddaje w wątpliwość, że Bóg jest sprawiedliwy. Mówią, jeśli Bóg jest dobry i miłosierny, dlaczego dopuszcza do takiego zła, do takiej niesprawiedliwości, do takiej krzywdy? Rzeczywiście Pismo Święte mówi nam, że jego wyroki są głębokie, jak tutaj czytamy w tym psalmie, niezmiernie głębokie. Przyjdzie dzień, że czytamy, wszystkie usta będą zamknięte i wszyscy uznają, że Bóg jest sprawiedliwy we wszystkich swoich wyrokach. Dzisiaj ludzie mogą w to wątpić, dzisiaj ludzie mogą się z tym zmagać. Nawet wierzący ludzie czasami mogą mieć problemy z zaakceptowaniem pewnych Bożych decyzji, dlatego że są zbyt głębokie dla nas, by w nie wejrzeć. Ale serce wiary ufa Bożym wyrokom. Ufa Jego doskonałej sprawiedliwości. Dawid, który jest autorem tego psalmu, miał w swoim życiu wiele sytuacji, które z ludzkiego punktu widzenia były niesprawiedliwe. Nie zawinił, a był prześladowany przez swojego króla, któremu wiernie służył. Przez lata. A jednak zobaczcie, w jego sercu budzi się taka pieśń. Na jego ustach są takie słowa o sprawiedliwych Bożych wyrokach. O tym, że kiedy Bóg wydaje sąd, można odpocząć, można zaufać, że jest to sprawiedliwy sąd. I bracia i siostry, w obliczu tych wszystkich sytuacji, na które nie mamy odpowiedzi, możemy znaleźć ukojenie naszych serc w pewności, że nasz Bóg w
wszystko sprawiedliwie rozsądzi. Że przyjdzie ten wielki dzień, kiedy czytamy, Bóg każdemu sprawiedliwie odda według jego czynów. Bóg nawet osądzi ukryte tajniki ludzkich serc. Nie tylko ich czyny, ale motywy, które stały za ich czynami. Powody, dla których ludzie zrobili to czy tamto. I Bóg wzywa nas, byśmy żyli w ufności, w oczekiwaniu na objawienie się Bożej sprawiedliwości. I dzisiaj również wiemy, że Bóg rządzi tym światem. I dzisiaj również Bóg włada nad władcami tej ziemi. Trudno jest nam, mówię, często to zrozumieć, trudno jest nam pojąć Jego drogi, ale Bóg zapewnia nas o tym, że nie jesteśmy pozostawieni na tej ziemi i zdani na pastwę tylko ludzkiej sprawiedliwości, która wiemy, jak jest chwiejna i słaba. Ale Bóg zapewnia nas o tym, że On nad wszystkim czuwa i On i dzisiaj wydaje słuszne wyroki. Jego Słowo mówi nam, że On jednych podnosi i ustanawia, a innych powala z ich wysokiego miejsca. Bóg rządzi i rządzi sprawiedliwie. I obyśmy i my dzisiaj mogli stanąć przed Nim z sercami, które uznają Jego wyroki, poddają się Jego wyrokom i wywyższamy i na tym miejscu Jego sprawiedliwość. Ten psalm mówi o Bożym zaopatrzeniu, że Bóg troszczy się o ludzi i zwierzęta. Nie tylko ludzi, ale również o te nierozumne zwierzęta wokół nas. I wiemy, że i o tą ziemię, i o te rośliny, wszystko, co istnieje na tej ziemi. Bóg się o wszystko troszczy. To, że tu dzisiaj jesteśmy ubrani, nasyceni, to jest z Jego ręki, to jest Jego dar. On jest źródłem wszelkiego zaopatrzenia i w naszym życiu. Dlatego podziękujmy Mu, oddajmy Mu za to chwałę. Ostatnia część tego fragmentu mówi, że Bóg daje nawet rozkosz. Wszelka przyjemność w tym życiu i wieczna rozkosz jest również darem Boga. Wielu ludzi patrzy na Boga jako tego, który chce pozbawić ludzi wszelkiej przyjemności, bo nie mogą robić jakichś grzesznych rzeczy, w których upatrują swojej przyjemności. Ale Bóg stworzył człowieka i obdarzył go wszelkim dobrem. Wiemy, że na początku dał mu wszystko, co było potrzebne, żeby człowiek cieszył się szczęściem każdego jednego dnia. Grzech spowodował ten rozdźwięk między człowiekiem i Bogiem. Ale serce Boga się nie zmieniło. Bóg nadal jest Bogiem, który sam jest zadowolony, który jest szczęśliwy i który raduje się ze szczęśliwości swoich stworzeń. Bóg jest źródłem prawdziwej rozkoszy. I myślę, że doświadczamy namiastki tego, gdy zbliżamy się do Niego. Jak w innym miejscu psalmista mówi, kosztujemy i przekonujemy się, że dobry jest Pan. Że moim szczęściem być blisko Boga. Amen? Niech to będzie dzisiaj nasze doświadczenie, bracia i siostry. Niech to dzisiaj będzie nasze wyznanie, że dobrze jest być blisko naszego Boga. On jest naszym życiem, On jest naszą rozkoszą. Ten psalm używa takich dwóch ciekawych metafor tutaj. Mówi o strumieniach życia i mówi o światłości. Apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście, Bóg jest światłością. I nie ma w Nim żadnej ciemności. Tymczasem Łukasz, rozpoczynając swoją Ewangelię, odnosi się do proroczych zapowiedzi Izajasza i mówi, lud, który siedział w ciemności, ujrzał wielką światłość, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci wzeszła światłość.
Księdze Izajasza czytamy takie zapowiedzi właśnie prorockie dotyczące przyjścia Mesjasza i Bożej światłości. Powstań, zajaśnij, ponieważ przyszła Twoja światłość i chwała Jahwe wzeszła nad Tobą. Oto bowiem ciemność okrywa ziemię i mrok okrywa ludy, ale nad Tobą wzejdzie Jahwe i Jego chwała pojawi się nad Tobą i pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku Twego wschodu. Jan w swojej Ewangelii wielokrotnie posługuje się tym obrazem światłości. Pamięta słowa Pana Jezusa. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że w Nim, w Jezusie było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jan, posłany od Boga, przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy przez niego uwierzyli. Prawdziwa światłość. Kto jest prawdziwą światłością? Boży Syn, Jahwe, który przychodzi w ciele. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Był na świecie i świat przez niego powstał. Lecz świat go nie poznał. To jest smutna wieść, że świat nie poznał światłości Bożej w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy naprawdę niewielkim gronem tych, którzy z łaski Bożej zobaczyli tą cudowną światłość, jaka jest na obliczu Chrystusa. Jakże wielu ludzi dzisiaj udaje się do miejsc, w których chociaż imię Jezusa jest na ustach, jakże w wielu sercach jest wielka ciemność. Jezus powiedział: ja jestem światłością świata. Jezus mówi o sobie: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Kto mnie widzi, mówi Jezus, widzi tego, który mnie posłał. Jeśli patrzysz na Jezusa, widzisz Ojca, który go posłał. Światłość, mówi, ja światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Jezus jest źródłem Bożego światła, aby nie pozostał w ciemności żaden człowiek. Przyjdź do Jezusa, a poznasz Boga w Jego światłości. Jego światłość rozproszy wszelką ciemność w Twoim życiu. I jeszcze krótko, ten drugi obraz wody życia, która pojawia się w tym psalmie. Bóg mówi do swojego ludu, który zamiast pić z tego źródła życia, którym jest Bóg, opuścił go i wykopał sobie pęknięte cysterny, które nie mogą utrzymać wody. Wszelka ludzka religijna inwencja to kopanie cystern, które pękają i które nie mają w sobie żywej wody. Jedynie przychodząc do Boga, przychodzimy do żywych wód. Pan Jezus mówi: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie. Przyjdź do Jezusa, jeśli pragniesz. Przyjdź do Jezusa. Jezus mówi: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki żywej wody popłyną z jego wnętrza.
A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Jezusa Chrystusa, Duch Boga Żywego jest źródłem prawdziwego życia. Jeśli tego pragniesz, Jezus mówi, przyjdź do mnie i pij, pij. A z Twojego wnętrza popłyną rzeki żywej wody. Kto by pił wodę, którą ja mu dam, mówi Jezus, nigdy nie będzie pragnął. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Bracia i siostry, niechaj i to dzisiejsze nasze nabożeństwo będzie czasem, w którym zwracamy nasze oczy na naszego dobrego Boga, który jest światłem, który jest zdrojem życia, który jest rozkoszą, który jest sprawiedliwością, który jest wierny. Przyjdźmy do Niego i niechaj Boży Duch pomoże nam Go wielbić z głębi naszych serc. Niechaj Boży Duch odkrywa przed nami te cudowne aspekty Bożego charakteru, Jego wspaniałości, Jego miłosierdzia, Jego dobroci, której i dzisiaj my wszyscy możemy być darmo z łaski uczestnikami. Nie musisz niczego z siebie wykrzesywać. Przyjdź i pij. Bóg mówi, chodźcie, darmo, chodźcie, bierzcie, jedzcie, pijcie, darmo. Nasz Bóg jest obecny w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym pośród nas. Jesteśmy tu zgromadzeni w Jego imieniu. Nie w imieniu jakiejś denominacji, nie w imieniu jakiegoś człowieka, nie w imieniu czegokolwiek i kogokolwiek, jak tylko naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który jest jedynym źródłem życia, jedynym źródłem poznania Boga i doświadczenia Jego błogosławieństw. Niechaj dzisiaj każde z naszych serc będzie tego uczestnikiem. Powstańmy proszę do modlitwy. Jakże dziękujemy Ci, dobry Boże, że zniżyłeś się do nas, że otworzyłeś nam przystęp do Twojego majestatu. Kimże jest człowiek, że na niego zważasz? Kimże jest Syn Człowieczy, że o nim pamiętasz? Jakże mali jesteśmy, jakże pyłem jesteśmy w tym wielkim wszechświecie, a jednak nas umiłowałeś, a jednak obdarowałeś nas przez Jezusa Chrystusa, Twego Syna, wszelkim błogosławieństwem niebios. Panie, otworzyłeś nasze oczy, otworzyłeś nasze serca, tchnąłeś w nas swego świętego Ducha, napoiłeś nas nowym życiem. I jakże pragniemy Ciebie poznawać i wielbić i kochać i służyć Tobie. I dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, bo pragniemy Ciebie. Panie, jesteśmy tutaj, bo cieszymy się, że mamy przystęp do Ciebie. Jesteśmy tutaj, bo chcemy Cię wielbić i wywyższać i wysławiać, bo godzien jesteś chwały. Nie ma nikogo jak Ty, tak sprawiedliwego, tak wiernego, tak miłosiernego, tak łaskawego. Niechaj Twój Święty Duch pomoże nam dzisiaj zbliżyć się do Ciebie i wywyższać, i chwalić, i radować się Tobą, i doświadczać tej niebiańskiej rozkoszy społeczności z Tobą, naszym Bogiem, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Amen.